projekt, który realizuje nasze marzenia, które wydawało nam się nie do zrealizowania, będą dzięki temu projektowi zrealizowane. Prawie 700 tysięcy euro trafi do Strzegomia. Cały projekt jest wart 2 miliony dotacji, którą otrzymaliśmy. Łączą miasta Chorzyce i Strzegom dwie sprawy. Przede wszystkim szkoła kamieniarska, która służy kamieniowi, który u nas jest w formie granitu, natomiast w Chorzycach to piaskowiec. I tutaj takie połączenie tych dwóch spraw, promocji tego kamienia, zarówno ich, jak i naszych, powstał ten projekt. Pierwsza sprawa to promocja turystyczna naszej gminy i promocja naszej marki, jaką jest granit. Najważniejszą częścią inwestycji z tych 700 tysięcy euro będzie Aleja Rzeźb. Będzie to zagospodarowanie części Aleja Wojska Polskiego, gdzie jest bardzo duży, szeroki teren zielony. Tam powstaną alejki, powstaną miejsca wystawowe wszystkich rzeźb granitowych, które do tej pory powstały i będą powstawać w czasie plenerów rzeźbiarskich co 2 lata, bo takie plenery też odbywają się w Chorzycach. Będziemy też prezentować tam małe formy, które powstaną w Chorzycach z piaskowca. To jest najważniejsza część. Drugą sprawą jest oświetlenie Góry Krzyżowej, która będzie górować nad Strzegomiem także w nocy. Trzecia sprawa to w Centrum Aktywności Społecznej będą nowoczesne urządzenia multimedialne, ale to nie będzie rzutnik, jakiś tam projektor, tylko bardzo nowoczesne urządzenia, które w formie zabawowej przede wszystkim dla dzieci będą pokazywać, jak powstał granit, jak się go wydobywa, jak się go przerabia. Dzieciaczki będą naciskać guziczki, trochę zabawy w tym wszystkim będzie, to taka forma edukacyjna dla dzieci. Czwarta sprawa, szczególnie, która powstanie, to wszystkie najważniejsze budowle, które powstały z kamienia, nie tylko z granitu, będą oznakowane specjalnymi tablicami, które będą prowadzić właśnie szlakiem kamienia ze Strzegomia przez Świdnicę, Dobromierz, Podwiczyńsko, aż do Chorzyc. Świdnica przede wszystkim zyska odrestaurowane fontanny, piękne barokowe fontanny, które znajdują się na naszym rynku, przejdą gruntowną restaurację. Już w 2019 roku zarówno fontanna Neptun, jak i fontanna Atlas oraz dwie mniejsze, zupełnie inny tak naprawdę wymiar te fontanny będą miały. Chcemy promować budynki, budowle, miejsca zabytkowe wykonane z kamienia, konkretnie z granitu we wszystkich miejscowościach naszej gminy, ponieważ chcielibyśmy, aby turysta tak licznie przejeżdżający drogą krajową numer 5 wstąpił do Dobromierza lub miejscowości w gminie Dobromierz. Chociaż na godzinę, kilka godzin, weekendowo, żeby zobaczył, jak ta gmina nasza wygląda.